Natomiast trzeba pamiętać, że cała elita austriacka polityczna jest bardzo bliska Rosji. Van der Bellen, myślę, że pewnie najmniej, jeśli spojrzeć na innych polityków austriackich, czy to z partii chadeckiej, czy z partii socjaldemokratycznej, ale fakt jest, że ta bliskość Rosji jest mainstreamowa. To nie jest tylko przypadek partii Polski. Piotr Buras, dyrektor Warszawskiego Biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, był Państwa gościem. Druga tura wyborów powtórzona prezydenckich w Austrii. Przyjrzyjmy się w takim razie ministro Patrykowy w Warszawie zgodził się, żeby Dariuszka warunkowo opuścił areszt. Dariuszka wyszedł na wolność. Ekonomię powiedziałeś, że poszło dobrze i dałeś mi jedzenie. Oskarżony będzie musiał też 3 razy w tygodniu zgłaszać się na komisariacie. Mężczyzna ma także zakaz opuszczania kraju. Zdaniem sądu jego przebywanie na wolności nie utrudni przebiegu postępowania sądowego, który wciąż jest w toku. Natomiast w sprawie pojawiają się już nagłówki. Zacznijmy sobie uwagę. Trzeba pamiętać, że jeżeli oskarżony wchodzi po wolności, bo albo nie zastosowano wobec niego żadnych środków zapobiegawczych, albo zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, to nie znaczy, że nie wróci do zakładu karnego, że nie wróci miejsca odosobnienia. Musimy pamiętać, do jednego prowadzi. Tymczasowe aresztowanie, mimo że okres tymczasowego aresztowania jest zaliczany na okres kary, odbywanej kary pozbawienia wolności, nie jest zaliczką na okres kary. Sama nazwa tego zapraszamy do sklepu w cenie a.w.k.com. Tylko wtedy, kiedy inne środki poza tym takowym aresztowaniem mamy właśnie między poręczenie majątkowe, poręczenie osoby godne dozór policji, zakaz opuszczania kraju, ewentualnie nawet zakaz wykonywania określonej działalności, zajmowania określonych stanowisk. Mimo że wszystko tego, jak sprawa jest skomplikowana, sąd może zdecydować o zastosowaniu jednego bądź kilku akcji. Oczywiście sąd może w przypadku stosowania, czy też od prokurator, bo trzeba pamiętać, że tymczasowe aresztowanie stosuje tylko i wyłącznie sąd. W postępowaniu przygotowawczym, czyli w śledztwie, tymczasowe aresztowanie stosuje sąd na wniosek prokuratora. Później to wyśle, co prokurator może uchylić środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i zmienić na inny środek. Natomiast w postępowaniu przygotowawczym inne środki zapobiegawcze niż tymczasowe aresztowanie może zastosować także prokurator. Czy sądy chętnie decydują się na stosowanie poręczenia majątkowego? To jest taki środek zapobiegawczy, który moim zdaniem, jeśli chodzi o środki wolnościowe, dosyć mocno zabezpiecza postępowanie karne. Jeżeli to poręczenie majątkowe jest wysokie, a wysokość poręczenia majątkowego zależy zarówno od właściwości warunków, czyli od dochodu, od stanu majątkowego oskarżonego, podejrzanego, a także od charakteru czynu. To należy pamiętać, że jeżeli ten środek będzie odpowiedzialny, to może on rzeczywiście postępowania, bo będzie przestrzegał oskarżonego przed wycieczką publiczną. Trzeba pamiętać, że ten środek zapobiegawczy, że przedmiot poręczenia majątkowego ulegnie przypadkowi w razie ucieczki bądź ucieczki podejrzanego. Trzeba patrzeć na przykład, miesiąc temu wyszedł na wolność prywatną adwokat po spłaceniu 3 milionów złotych. Adekwatne także ze względu na charakter czynu, który został wykonany podejrzanym. Oczywiście mamy zdrowie i życie ludzkie, mamy też orzeczoną karę pozbawienia wolności, która oczywiście, na której część zostanie zaliczone to tymczasowe aresztowanie, które było do tej pory, a jednocześnie też trzeba pamiętać o obawach
konsultacji świadkiem. W przypadku tej sprawy warszawskiej, w przypadku sprawy Borbiszaka mamy już do czynienia z zakończeniem postępowania w pierwszej instancji. Czyli wszystkie czynności dowodowe, które mogły być przeprowadzone, które są zawnioskowane przez strony, które sąd dopuścił, zostały przeprowadzone. Więc nie ma w tej chwili obawy, że oskarżony będzie nakłaniał świadków do składania fałszywych zeznań, w jakikolwiek inny sposób będzie utrudniał postępowanie. Tutaj też trzeba pamiętać, że oprócz poręczenia majątkowego wystosowano także kumulatywnie chyba do wzór policji. Oskarżony musi się stawiać w określonych obszarach, który razy w tygodniu na komisariacie policji. Jeżeli się nie stawi, to już też będzie sygnałem, policja poinformuje sąd, też będzie sygnałem do sądu, ażeby podjąć działania w zakresie poszukiwania tego oskarżonego. W ramach dekomunizacji pomnik zostanie rozebrany. Ogromny monument w centrum Szczecina, jego najważniejsze elementy, czyli figura robotnika i żołnierza, płaskorzeźba oraz tablice z herbami miasta, które zdobyła na Pomorzu Zachodnim Armia Czerwona, trafią na cmentarz. Mówi zastępca prezydenta Szczecina Marcin Pawlicki. Tymczasowe aresztowanie było dalej stosowane. Tymczasowe aresztowanie też nie może trwać nieskończoność. Trwają ostatnie ustalenia z wojewódzką konserwator zabytków. Operacja została wyceniona na 200 000 zł. Miasto ogłosiło właśnie konkurs architektoniczny na zagospodarowanie całego placu, na którym jeszcze stoi pomnik wdzięczności. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, TOK FM. Więcej doniesień z krainy świata na TOK FM.pl, a kolejne informacje na naszej antenie o 16:00. Sztorm na Bałtyku w górach tej nocy, wiatr może mieć w porywach nawet 130 km na godzinę. Synoptycy już teraz więc mówią o tych silnych porywach wiatru i ostrzegają, zwłaszcza północ i południe kraju. Tej nocy na południu dodatkowo opady śniegu, w pozostałych regionach deszcz i deszcz ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie nocą do minus 4 stopni w centrum, ma być 0 na wybrzeżu, najcieplej do plus 4. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Jeżeli postępowanie jest na takim etapie, że nie jest konieczne stosowanie tymczasowego aresztowania, a należy zastosować jakiś inny środek zapobiegawczy, to też nie można tutaj pozbawiać tego oskarżonego, podejrzanego możliwości zastosowania wobec niego poręczenia majątkowego. Należy też pamiętać, że poręczenia majątkowe są stosowane w różnych wysokościach. Od kilku tysięcy złotych, tak, te najniższe, no tak jak mówiłem, jak mówiliśmy, prawda, do 3 milionów złotych, tak, nawet mniejszych możemy mówić o kilkunastu. Wiadomo, że dla osoby uboższej, w reportażu biografii, tak chyba powinnam to nazwać, kwota prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, wydawnictwo Czarne, wydał reportaż pod tytułem Kryształowy fortepian zdrady i zwycięstwa Petra Poroszenki. O, to, żeby ta, o tyle to jest ciekawe, żeby porozmawiać o tym dziś. Prezydent Poroszenko jutro przyjeżdża z oficjalną wizytą z małżonką do Polski, więc pogadamy o tym, co udało się ustalić Michałowi Potockiemu i Zbigniewowi Parafianowiczowi, bo to jest porządna, wielka robota dziennikarska. Ale na początek
nawet nie mogę się powstrzymać, bo zajmujecie się polityką zagraniczną i śledzicie sprawy międzynarodowe. Nie mogę nie poprosić was o komentarz po dymisji wiceministra spraw zagranicznych Roberta Greja, który w trybie pilnym został odwołany ze stanowiska po nominacji zaledwie 2 miesiące temu. No i jak twierdzą źródła Gazety Wyborczej, miał zataić kontakty ze służbami Stanów Zjednoczonych. MSZ zaprzecza, że o taki powód chodziło, tak samo Robert Grey zaprzecza. Ale też trzeba powiedzieć, że ta sama nominacja już od kilku tygodni budziła kontrowersje. I szczególnie powiedzmy w prasie bliżej rządowej, w prasie prawicowej, która zwracała uwagę na niepokojące fakty i obywatelstwo Roberta Greya amerykańskie. To nie kuriozalna historia. Szczerze mówiąc, to prawda. To, co pani redaktor powiedziała od samego początku, nominacja dla pana Greya była czymś dziwacznym, mówiąc wprost, dlatego że to była osoba kompletnie nieznana wśród nawet pracowników służby dyplomatycznej. Ja widząc nowe nazwisko na stronach MSZ, to podpytałem parę osób, kto to jest i nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć na to pytanie. I kompletnie nie rozumiem też tego, że abstrahując od powołania obcego obywatela na stanowisko wiceministerialne, bo to nam się raczej kojarzy z standardami i nie naszymi. Panie redaktorze, sprawdzenie kontrwywiadowcze kandydata na wiceministra, zwłaszcza jeżeli pochodzi z innego kraju, no to jest jeszcze coś, co sprawia, że co nam potęguje to wrażenie dziwaczności całej historii. No i jeszcze wewnątrz minister Waszczykowski Rzeczpospolitej mówił o tym, że on został zweryfikowany, no ale chyba negatywnie. Skoro został odwołany w tym jednym tych miastach, bardzo ciekawa historia. Sam pan Grey wysłał oświadczenie do panów, których odżegnuje się od jakiejkolwiek, jak to napisał, będę cytował, współpracy z jakimikolwiek służbami specjalnymi, czy jak rozumiem, jeżeli nie jest współpracownikiem tych służb specjalnych, to nie wyklucza, że jest oficerem na przykład tych służb, bo jest tam pewna różnica terminologiczna w tym wszystkim. Rzeczywiście, no, ultra ciekawa historia, wcale bym się nie dziwił, gdyby okazało się, że naprawdę był etatowym pracownikiem którejś z agencji wywiadowczej. No i wtedy jest to największy skandal szpiegowski od czasu upadku komunizmu, tak naprawdę, czy to na Beleksego, czy dokładnie, nie wiem, no nie wiemy tego, ale nie udało się chyba poprowadzić na tak wysokie stanowisko osoby, która mogłaby zbierać informacje o naszym kraju tak skutecznie. Też nie dziwi mnie reakcja MSZ-u, MSZ się odcina, ale w przypadku szpiegowania się sojuszników dokładnie tak się te informacje komentuje. Czy ma pozostać tak na ministerstwie i czym się nie zajmować? No właśnie, ciekawe czym. Dobra, historia niezwykła, pewnie mam nadzieję dowiemy się więcej, ale wracamy do Ukrainy. Chrzestała fortepian, taki tytuł nadaliście biografii Petra Poroszenki, a więc rytualnie muszę zapytać, dlaczego chrzestała fortepian? Ponieważ Petro Poroszenko kryształowy fortepian ma u siebie w salonie w wielkiej rezydencji. Prezydenci ukraińscy, przynajmniej ten prezydent, mieszka w własnej rezydencji, bo rządowe są mniejsze i nie ma sensu się przeprowadzać na gorsze. I w tym salonie ma właśnie fortepian kryształowy niemieckiej firmy, zadeklarowany fortepian ze swoim oświadczeniem majątkowym niedawno. Jak sobie sprawdziliśmy, to jeżeli to jest ten fortepian, to jego ceny zaczynają się od 200 tysięcy euro. Na tym fortepianie grają jego dzieci, które uczą się w szkole m.in. gry właśnie na fortepianie. I tutaj już łącząc się z jutrzejszą wizytą, kiedy prezydent Andrzej Duda był w Kijowie w sierpniu, wieczorem pierwszego dnia, czy w zasadzie zerowego dnia wizyty gościł osobiście w domu Petra Poroszenki. To było spore wyróżnienie, bo nikt wcześniej z polityków światowych nie był u niego w domu. I z tego co wiemy, m.in. dzieci Petra Poroszenki przygrywały dwóm panom na rzeczonym kryształowym fortepianie. To jest ważny symbol tak naprawdę, pokazujący jaki jest zagon obyczajowy, że jest to obyczajowość no jednak w dużej mierze zbliżona do też trochę do Wiktora Janukowycza, do tych wszystkich polityków, którzy kąpią się w złocie, jak powiedział nam Aleksander Kwaśniewski, oni jak budują te swoje pałace i wille, to mówią, że zróbcie u mnie tą wille tak samo jak u na przykład, nie wiem, Achmetowa, tylko jeszcze bardziej na złoto, żeby było. Ale Poroszenko nie ma bardziej na złoto. Nie, no ale tak, mur wokół tego pałacu jest. W środku jest cerkiew, dokładnie tak według pewnego standardu ukraińskiego, wyremontowana jest droga tylko właśnie na tym odcinku przy murze rezydencji. To samo lata stoją na przy murze, ta droga jest oświetlona tak tylko przy murze. Także w pewnym sensie on się wpisuje w ten standard takiego bizantyjskiego stylu około sprawowania władzy, że tak powiem. Ale jest to
zdecydowana różnica, bo złoty bochenek chleba Janukowicz kupił, Janukowicz sobie sprawił za kradzione, a potem Poroszenko ten kryształowy fortepian sprawił sobie za własne. I jeżeli to jest symbol pewnych postępów, to też jest jakiś tam progres. Tak, i ostatnio też oglądaliśmy zdjęcia z mieszkania Donalda Trumpa, czyli prezydenta największej demokracji na świecie, to one też w dużej mierze przypominają willę na przykład byłego prokuratora generalnego Ukrainy, jakiego przodki, który w prosłucie się kąpał. No także tak, tak można zarzucić Poroszence zbytki w domu, kiedy Donald Trump ma podobne. Ja od razu Państwu powiem, ten reportaż, ta biografia to jest, tutaj autorzy włożyli nieprawdopodobnie dużo pracy, bo są prześledzone od samego początku sposób, w jaki Petro Poroszenko się bogacił, jak budował swoje biznesowe imperium, jak budował swoją karierę polityczną. To jest naprawdę dla ludzi, którzy interesują się Ukrainą, mniej lub bardziej lektura konieczna, dlatego że często dzielimy się opiniami na temat Ukrainy z serca, z duszy je wyjmujemy. Ale jednak potrzebuję teraz z wami trochę to podsumować. To znaczy gdzieś to pytanie dotyczące Poroszenki jest, Poroszenka jest takim papierkiem lakmusowym przemian na Ukrainie. To znaczy, czy coś się zmieniło, czy coś się nie zmieniło. Jak bardzo Poroszenko jest bardziej transparentny, demokratyczny, no taki powiedziałbym europejski niż poprzednicy, czyli głównie Janukowicz. Nie, no zdecydowanie jest bardziej transparentny. Oczywiście to nie są standardy, których może Zachód na Ukrainie by sobie życzył. Natomiast nawet fakt ujawnienia ostatnio tych wszystkich oświadczeń majątkowych przez polityków ukraińskich, w tym przez prezydenta Ukrainy, dowodzi jednak ogromnego postępu w tej dziedzinie. My wiemy, ile pieniędzy w skarpecie przechowuje prezydent Ukrainy, jego współpracownicy, wiemy, jakie ma firmy, kto je kontroluje i na jakich zasadach. Gdyby to porównać z poprzednikami, nawet z Wiktorem Juszczenką, który był uznawany za takiego demokratę prozachodniego, to jest ogromny postęp. W tym sensie nie ma co wieszać psów tylko na tym Poroszence i na tym jego kryształowym fortepianie, który ma w pałacu pod Kijowem, bo to jest jednak wyższy standard. Też często rozmawiając o tej książce podkreślamy jego znaczenie dla gospodarki ukraińskiej. On rzeczywiście wbudował prawdziwą, realną gospodarkę ukraińską, a nie tylko właszczą się na schemach korupcyjnych. Także ten postęp... Ale chodzi o to, że on umiejętnie korzystał na granicy prawa, może z naruszeniem prawa, z okoliczności, z pewnej anarchii po upadku Związku Radzieckiego, ale jednak budował te fabryki, a nie tylko zarabiał na przekrętach, na pośrednich. Tak, to on w pełni uczestniczył w tym nomenklaturowym kapitalizmie, nomenklaturowym w znaczeniu właśnie postsowieckim, a nie takim post-PRL-owskim, czy post-komunistycznym w regionie Europy Środkowej. Natomiast w skali złodziejstwa, jakie obserwowano na Ukrainie po upadku komunizmu, to nie był największy pisar, nazwijmy to. Co dla was było najtrudniejsze przy pisaniu tej biografii? Bo ja naprawdę jeszcze raz powtórzę, jestem pełna podziwu dla pracy, którą musieliście włożyć w te rozmowy, analizy dokumentów, podróże. Obserwując od tych dziewięć stron, czyli od spisywania tych godzin rozmów, które faktycznie zajęło nam, które chyba było najtrudniejsze w sensie do zniesienia, to chyba najtrudniejsze było... Najtrudniejsze było to, że Petro Poroszenko nie jest postacią, która jest bardzo przypadkowa. Czy o ile Janukowicz, było jasne, że to jest złodziej, który nakazał strzelanie do ludzi i to był kręgosłup naszej poprzedniej książki o prezydencie Janukowiczu, o tyle Poroszenko już nie jest człowiekiem, którego można by tak bardzo ujednoznacznić. Weryfikacja niektórych hipotez roboczych, które sobie stawialiśmy na samym początku, kiedy nam wychodziło, że nie jest ani tak, ani tak, że gdzieś tam jest pomiędzy, że trzeba to było niuansować, 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 to sprawiło, że myśmy musieli się naprawdę bardzo sobie zastanowić nad tym, jak to napisać w sposób, który będzie sprawny i przyswajalny dla czytelnika, żeby jednak jakieś tezy postawić, żeby to nie była opowieść, która się nie klei. Mam wrażenie, że to było najtrudniejsze, że Poroszenko jest człowiekiem relatywnie mało jaskrawym, o tak to ujął w porównaniu do poprzedników. Nie ma katalogu. Mają tylko dorzucił, że Ukraina i Mołdawia, dwa kraje, w których najwięcej wiedzy z tych krajów czerpaliśmy, to są kraje, w których o polityku, czy o biznesmenie, czy o oligarchy można powiedzieć wszystko. Tak naprawdę każdą fantastyczną tezę. One są na początku bardzo atrakcyjne, przy czym jak się zacznie je weryfikować, okazuje się, że zostaje niewiele albo ciut więcej.
niż niewiele. To będzie osoba godna zaufania, w tym sensie trzeba mieć ciągle z tyłu głowy, że mamy do czynienia często z ludźmi, którzy po prostu mocno na wyrost wyrażają poglądy na temat Poroszenki, no i to, co wspomniał Michał, no Poroszenko jest człowiekiem znacznie bardziej wielowymiarowym niż Sianowicz, czyli powinni w ogóle poprzednicy, jakby wszyscy, tam nie było zagrożenia takiego manicheizmu, w którym można by jasno stwierdzić, że gdzieś stoi po stronie dobra, gdzieś stoi po stronie zła, zawsze siedzi okradnie na murze jedną nogą, drugą starym, drugą nowym i no w tym sensie jest ciężką postacią do opisania. Tutaj jakoś to pewnie podsumowuje, znalazłam cytat z wypowiedzi Pawła Kowala, który zauważacie w waszej książce. Nikt go do końca nie traktował poważnie, przez lata był uznawany za niegroźnego gościa. Jest sobie jakiś biznesmen, Dorobkiewicz, ukraiński, Wokulski, gdzieś na upoczu, ma kasę, ale zasadniczo nie należy się obawiać jego ambicji, bo nic go nie łączy z żadną z potężnych grup oligarchicznych. To było błędne założenie, niedocenianie przez całe lata pomagało mu powoli piąć się w górę, jadł małą łyżeczką, ale codziennie zarówno w biznesie, jak i w polityce. Ale czy będzie rząd się dorobił, będąc prezydentem? Tak, jego też śledziliśmy, jak będzie jego majątek, on oczywiście nie pęczniał, to nie był przyrost tak dynamiczny jak Janukowycza, ale rzeczywiście jest oligarchą, który się bogacił po Majdanie. Zresztą ludzie, jego otoczenie też zadbali o to, już jak Poroszenko był prezydentem, żeby niejako skorzystać na przetargach państwowych. Dzisiaj jest bardzo ciekawy tekst na Ukrainie o tym, jak sektor obronny został skupiony wokół ludzi z roku znajomego Poroszenka. Miał Potocki i Zbigniew Parafianowicz autorzyk kryształowego fortepianu z państwa gości. Wróćmy po informacji. Zawsze jest to ich pełno pysznych rzeczy. Państwo koniecznie do nich zajrzeć, ale przedtem polecam obejrzeć nową wizję produktów Pieru. Wojtek i Reusz prezentują zakupy w supermarkecie Piotr i Paweł. Kupują wiśniowy ekspres z Zajego za fantastycznym cappuccino za 3299. Dostaniesz 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Szczegóły na stronie Prowadzisz swoją firmę i chcesz kupić samochód? Wizyty w salonach i porównywanie wielu ofert to już przyszłość. Poznaj mobilnych doradców sprzedaży z Opel, Autoshop i Bosch. Reprezentujemy Ci wybrany samochód wraz z najlepszą ofertą jego zakupu. I to w wybranym przez Ciebie miejscu. Już dziś spotkanie z mobilnym doradcą sprzedaży Opel na Autoshop i Bosch.pl. Dostaniesz 300 zł na karcie podarunkowej. Zaprasza na konferencję podsumowującą realizację projektu Zachowaj równowagę. Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej. Już 2 grudnia w Pałacu Prymasowskim w Warszawie podsumowanie 5 lat realizacji działań, przedstawienie dobrych praktyk i skutecznych narzędzi, debaty eksperckie i rekomendacje na przyszłość. Więcej informacji na zachowajrównowagę.pl. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z danymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Słyszałeś, że dużo może być tanie. Ja nie potrafię odkładać radości na później. Kupiłem BMW w ofercie z rocznika 2016, a mój dealer zobowiązał się, że w przypadku zmiany cen zwróci mi różnicę. Identyczny czekaj i dowiedz się do BMW jeszcze w tym roku. Sprawdź szczegóły u swojego dealera BMW. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się prawdopodobieństwa i namieszania, które musiał zginąć. Ja nigdy nie poddaję się drugiemu, zawsze mam wokaler. Wokaler jest niezawodny, dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach, ja oddaję głos na wokaler. Wyrób medyczny wokaler, niezawodny na chrypę, polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Wokaler do wyboru w trzech smakach. Drugie dzieci uroczcie gotowe. Już niedługo przybędę do Kilkelius na święto mikołajkowe. Najlepsze filmy, zabawy bajeczne dla wszystkich dzieci, które były grzeczne. Mikołajki w kinach Helios już w weekend 3 i 4 grudnia. Szczegóły na www.helios.pl. Kochamy polskie święta. Bo czy są z barszczem, czy z grzybową? Gwarnem.
czy wśród nocnej ciszy, takie jak zawsze, czy takie jak jeszcze nigdy, to są najpiękniejsze, bo wyjątkowe jak żadne inne. A w Lidlu na święta wyjątkowa okazja, bo już teraz idealny świąteczny prezent czekolady Finkel aż do 26% taniej oraz Mikołaj z czekolady jedynie 2,99 za 150 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Piąteczka, Przed chwilą w sądzie pojawili się też znani opozycjoniści Karol Modzelewski i Henryk Wujec, którzy są gotowi złożyć poręczenie za Józefa Piniora. Na miejscu jest także reporter TOK FM, gdy tylko sąd podejmie decyzję w sprawie aresztu bądź wypuszczenia na wolność byłego senatora. Poinformujemy o tym na naszej antenie. Policja w Narwo pod Londynem informuje o postawieniu zarzutu zabójstwa 15-latkowi odpowiedzialnemu za śmierć 40-letniego Arkadiusza Joty. Polak zmarł w sierpniu w wyniku głośnego ataku, który mógł być motywowany nienawiścią na tle narodowościowym. 15-latek, którego nazwisko nie zostało ujawnione, ma stawić się w sądzie na rozprawie 6 stycznia. Ministerstwo Edukacji pokazało plan lekcji dla uczniów podstawowych po reformie oświaty i dało niecałe 2 tygodnie na zgłaszanie uwag. Eksperci, jak przekonała się Joanna Mokosa, mają ich sporo, a wydawcy niewiele czasu na przygotowanie podręczników do nowej podstawy programowej. Ostateczny dokument z podstawami programowymi zostanie zatwierdzony dopiero w lutym. To może być spory problem dla wydawców, a w konsekwencji dla nauczycieli, może Aleksandra Szyle z pedagogiki nauki. To wszystko może być wywrócone do góry nogami za kilka miesięcy, czyli w lutym. Po drugie, taki proces tworzenia podręcznika to jest proces bardzo długofalowy i długotrwały i wymaga naprawdę współpracy wielu specjalistów. Specjalisty wybiera się bardziej na bazie jak gdyby treści, które mamy w podstawie. Jarosław Matuszewski z Polskiej Izby Książki przyznaje, że problemem może być dopasowanie podstaw pomiędzy różnymi przedmiotami, szczególnie po przyjściu uczniów do nowych 7 i 8 klasy. Jeżeli siądą do tego najlepsze zespoły, jeżeli do tego będziemy mieć determinację ze strony ministerstwa, to moim zdaniem damy radę. Żeby nowe prawo oświatowe weszło w życie w przyszłym roku, Sejmu musi je przyjąć do końca miesiąca. Joanna Mokosa, TOK FM. Sprawa błędowego oświadczenia majątkowe prezydenta Gdańska wraca do sądu rejonowego w Zgierzu, z czego cieszy się prokurator Marcin Marciniak. Ja myślę, że jest to przede wszystkim pomyślna informacja dla stosowania prawa w Polsce. Sąd orzekł, że wymaga sprawa ponownego wnikliwego zbadania, dlatego też sprawa wraca do sądu rejonowego w Gdańsku Południem Gdańsku i będzie przeprowadzona pełna rozprawa. Paweł Adamowicz nie pojawił się na ogłoszeniu tej decyzji, bo jest w Brukseli. Odpowiada za niewpisanie do kilku kolejnych oświadczeń majątkowych części oszczędności i mieszkań. Tłumaczył to pomyłką. Słuchasz informacji TOK FM. Wieczorem Sejm zajmie się trzecią na tym posiedzeniu ustawą PiSu o Trybunale Konstytucyjnym, ustawą, która zawiera przepisy wprowadzające i przejściowe dla przegłosowanych wczoraj dwóch ustaw. Ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem oraz ustawy o statusie sędziów. W tej tak zwanej ustawie przejściowej kluczowe wydają się zapisy dotyczące sędziego pełniącego obowiązki prezesa Trybunału.
19 grudnia wygasa bowiem kadencja obecnego prezesa Andrzeja Rzepińskiego. Więcej w tej sprawie wam przyniec Zakrzewski. Ustawa przejściowo zakłada, że do czasu wyboru nowego prezesa PKO Trybunału Dziwny Sędzio, to cytat wyrągu prezydenta RP, w drodze postanowienia powierzy pełnienie obowiązków prezesa. Ale Borys Budka z Platformy przekonuje, że konstytucja nie zna pojęcia pełniącego obowiązki prezesa Trybunału. Ustawa wprowadzająca przepisy przejściowe jest pisana po to, by zablokować normalną konstytucyjną kolej rzeczy, by wiceprezes Trybunału nie mógł zastąpić prezesa. Poseł PiS-u Stanisław Piotrowicz jest oczywiście innego zdania. Twierdzi z kolei, że w konstytucji nie ma mowy o wiceprezesie. Poza tym Stanisław Piernat, który jest obecnie, nie może kierować Trybunałem także z innego względu. Część sędziów, w tym obecnie urzędujący wiceprezes, w moim przekonaniu sprzeniewierzy się wartościom konstytucyjnym, bowiem zaangażowali się w trudną politykę. Dlatego pełniącym obowiązki prezesa zostanie najprawdopodobniej sędzia Julia Przyłębska, wybrana do Trybunału przez Prawo i Sprawiedliwość. Sejm wawrzenie Zakrzewski to KFM. Wczoraj w 9-osobowym niepełnym składzie Trybunał zgłosił prezydentowi 3 kandydatów na prezesa, sędziów Zubika, Tuleja i Rymara, przypominał w poranku Radia TOK FM prezes Trybunału Andrzej Rzepiński. Sędziowie KZS i w tym również kolega prezes. My jesteśmy świadomi, że to nie była uchwała zgromadzenia, bo nie mogła być podjęta uchwała zgromadzenia. Natomiast wszystkie czynności, które przewiduje ustawa z 22 lipca, zostały wykonane. Ponieważ nikt nie może sędziów konstytucyjnych zwolnić od obowiązków, które wprost jest zapisany w konstytucji. Prezydent Andrzej Duda nie zareagował dotąd na przedstawienie mu 3 kandydatów na prezesa Trybunału. Zareagował na to rzecznik rządu Rafał Bochenek, stwierdził, że w świetle prawa nie odbyło się zgromadzenie ogólne Trybunału Konstytucyjnego i nie ma jeszcze wyłonionych kandydatów na prezesa. Tyle o Trybunale, a w nocy posłowie rozpoczną jeszcze pracę nad rządową nowelizacją prawa łowieckiego. O odrzucenie projektu apelują organizacje ekologiczne i zdaniem ustawa została napisana dla myśliwych, a ogranicza prawa innych ludzi, którzy chcieliby korzystać z kontaktu z przyrodą. Jakub Medek. Nowelizacji prawa łowieckiego domaga się od 2 lat Trybunału Konstytucyjnego. W jego ocenie obecne przepisy ograniczają prawo właścicieli działek, którzy nie chcą się godzić na bałwan. Przygotowana ministerstwem środowiska nowelizacja stanowi, że teraz będą mogli mówić zgodę o ugruntowaniu przed sądem, że wynika to z ich religii albo przekonania moralnego. Ekolodzy zwracają uwagę na to, że rządowa propozycja nadal nie zakazuje polowań zbiorowych czy używania ołowianej amunicji. Znajduje się w niej natomiast nowy zapis. Zakłócenie polowań ma być przestępstwem. Domyślni mają decydować, kto i w jaki sposób polowanie zakłóca. Zdaniem ekologów projekt nie był też właściwie konsultowany społecznie. Z Bielostoku Jakub Medek, TOK FM. Teraz to wszystko. Kolejne informacje TOK FM już o 16.20. Będą to informacje kulturalne. Pogoda. W nocy ma być wietrznie, będzie też padać deszcz, ze śniegiem, zwłaszcza w górach śnieg, od minus 4 stopni na północnym wschodzie do 0 w centrum, plus 4 na wybrzeżu. Gdy wiatr wcale jutro nie odpuści przejaśnienia na zachodzie, poza tym zdecydowana przewaga chmur, no i znów śnieg. Miejscami również deszcz ze śniegiem, nad morzem popada po prostu deszcz. Termometry pokażą 0 do 3 stopni, tylko na pomorzu od 3 do 6. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Że umożliwi ona przyznawanie krzyża również tym, którzy pomagali Polakom objętym przed wojną akcją antypolską. Beneficjentami tego odznaczenia zapraszamy na historyczną limitową wyprzedaż modeli Forda z rocznika 2016. Tylko teraz łatwiej kupujemy jest na wóz modelu oraz modele z produkcji tym odznaczeniem, który Polakom pomagali na przykład w 2016 roku. Także na Koronie jak choćby błogosławionemu dzisiaj księdzu Władysławowi Bukowińskiemu, który tam żyli. W studiu są Michał Potocki i Zbigniew Parchianowicz. Druga część rozmowy o ich biografii, reportażu kryształowy Fortepian. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. No właśnie, jutro przyjeżdża Petro Poroszenko do Warszawy z wizytą. Czego my możemy się w zasadzie spodziewać? 2 grudnia to jest data symboliczna na naszych relacjach. 25-lecie uznanie niepodległości Ukrainy przez Polskę jako pierwszy kraj na świecie. Przejdziemy nad Kanadę, której generalnym gubernatorem był wtedy Ukrainie. Więc jest się czym pochwalić. Natomiast ja mam wrażenie, że ta wizyta się wpisze właśnie w tę symboliczność, że będzie to kolejna symboliczna wizyta, z której niewiele będzie wynikało. Nie mam na to dowodów, ale mam przesłanki w postaci skrócenia tej wizyty o jeden dzień. Początkowo była planowana na 2 dni. Tymczasem Petro Poroszenko wraca do Kijowa już jutro wieczorem. To po pierwsze. Po drugie, w sierpniu, kiedy Andrzej Duda był w Kijowie, już mówiliśmy przed wiadomościami, przed serwisem, był
powiedziane bardzo wyraźnie, że teraz co prawda konkretów w sprawie historii za wiele nie ma, ale w grudniu to już te konkrety się pojawią. Zobaczymy oczywiście, pewnie będzie okazja porozmawiać o tym po piątku. I jeśli ja bym oczekiwał, czy spodziewał się jakichś konkretów, to mam wrażenie, że coś może wpaść właśnie w kwestiach historycznych. Na przykład jakaś forma uhonorowania tych Ukraińców, którzy ratowali ofiary, sprawiedliwych Ukraińców, którzy ratowali ofiary przeciw wojskiej. Jak najbardziej potrzebna inicjatywa, która pozwoliłaby niejako skontrować taki wizerunek, że w naszych tych relacjach polsko-ukraińskich na poziomie ludowym zawsze było tylko źle, że nie było, że wszystko było takie czarno-białe. Inicjatywa bardzo słuszna. Zobaczymy, jak ona zostanie ubrana. Oczywiście w szczegóły, bo diabeł już zawsze w nich tkwi, jak wiadomo. Ale chyba to oznacza, że jednak jest jakieś napięcie, coś nie tak w tych stosunkach, jeżeli te kwestie historyczne to są te, o których mówimy przy okazji tej wizyty, bo wydaje się, że jakiś inny temat jest na tyle enigmatyczny, że nawet nie wiemy jaki. Znaczy, to jest tak, że tam autentycznie nie ma chemii pomiędzy ekipą PiS-u a ekipą Poroszenki. I też ja bym to podkreślał raczej, że z winy Poroszenki, a nie z winy ekipy PiS-u. Bo to Poroszenko wykonał kilka gestów, które zbudowały nieufność po stronie PiS-u. 20-letni Polak został zaatakowany 27 sierpnia, otrzymał cios w głowę, po którym upadł na ziemię, zmarł Kalutka. Po tym wydarzeniu lokalna społeczność polska zjednoczyła się, dostała sygnały wsparcia od Brytyjczyków do Londynu, polecie ministrowie spraw wewnętrznych i zagranicznych. Początkowo istniały spekulacje, że policja zakwalifikuje ten czyn jako zbrodnie na tle ksenofobicznym. Teraz brytyjskie media donoszą, że zaliczono go do innej kategorii. Dane pokazują jednak, że po referendum w sprawie Brexitu liczba ataków na mniejszości, w tym Polaków, wzrosła. A mieszkańcy Harlow opowiadali mi o złej atmosferze w mieście. To było nie tak dyplomatyczne, mimo wszystko nie budujące zaufania. Ale ambasador RP w Londynie Arkady Wygodzki w rozmowie z Polskim Radiem uspokaja, że choć tendencja jest niepokojąca, to wiek zapytania ciągle jest krajem bezpiecznym. To są marginalne zachowania. Dla większości migrantów tego typu zachowania nie są codziennością. Nastolatek, któremu postawiono zarzuty przed sądem, stanie 6 stycznia. Dla Polskiego Radia Adam Dobrosz. Hiszpański rząd jest gotów do rozmów z przedstawicielami katalońskiej administracji, poinformowała wicepremier tego kraju. Podkreśliła jednak, że rozmowy mogą dotyczyć wszystkich proponowanych przez Barcelonę tematów, oprócz planowanego w regionie kolejnego referendum niepodległościowego. Instrumentalizujące ją odmówię, dlatego że to, co chociażby uchwała wojska, tak, z 22 lipca, ona oczywiście też miała swój komponent wewnątrzpolityczny, bardzo, bardzo wyraźnie, bardzo widocznie, trudno temu zaprzeczać. Natomiast z mojego punktu widzenia, w sytuacji, w której wśród polskich historyków jest daleko idący konsensus co do tego, w jaki sposób traktować rzeźbę wojską jako ludobójstwo, to trudno było inny przekaz formułować na zewnątrz, a inny do wewnątrz. Takie można oczywiście zapolemizować. Co my na ten temat myślimy i o tym już można zacząć rozmawiać, jak opadnie kurz. Wizyta jutro, więc zobaczymy, jakie będą jej efekty, a ja bym wróciła jeszcze na chwilę do waszej biografii Pawła Poroszenki, kryształowe fortepian. I ona się jeszcze daje końca, ale powiedzmy, że kończę, bo myślę, że dokumenty potwierdzają, że największe problemy wizerunkowe Poroszenki są związane nie z Ukrainą, ale Mołdawią. Tak, to jest największe trup Poroszenki. Jego przyjacielem jest oligarcha mołdawski Władimir Pochotniuk, człowiek, który sprywatyzował całe państwo, przejął nad nim kontrolę skutecznie pod płaszczykiem integracji z Zachodem. Mowy stowarzyszeniowej z Unią niezbyt korzystne wizerunkowo jest przyjaźnie z człowiekiem, który nagrał byłego premiera Mołdawii Iwona Filata w czasie jego podróży do Warszawy z Kiszyniowa na pokładzie samolotu. Nagrał w sytuacji dość kompromitującej, by nam na pokład tego samolotu Władimir Filat zabrał swoją kochankę. To jest przyjaźń z kimś takim, jest obciążająca, to jest polityka
od dawna prowadzą wojnę z alkoholem. Wielokrotnie w Republice wprowadzano zakaz całkowitej sprzedaży napojów wyskokowych, na przykład w związku z islamskimi świętami. Od kilku lat sklepy na Nabolewo sprzedają alkohol tylko w jej godzinie dziennej od 8 do 10 rano. Dostwa Maciej Wyszański, Radny. Szczerze mówiąc, o ile możemy powiedzieć, że na Ukrainie Petro Poroszenko był biznesmenem raczej bardziej przywiązanym do jakichś zasad w porównaniu ze swoimi kolegami oligarchami. O tyle w Mołdawii już tak nie było. Te interesy zawsze były dużo bardziej brudne niż prowadzone na Ukrainie. I z tego punktu widzenia właśnie ta Mołdawia gdzieś tam na nim ciąży. Tym bardziej, że kiedy w 2005 roku odchodził ze stanowiska sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w atmosferze skandalu korupcyjnego, to ten skandal korupcyjny też miał swój mołdawski komponent. Zawsze, kiedy wobec Poroszenki pojawiały się poważne zarzuty, to one gdzieś tam miały swój mołdawski akcent w tle. A wyniki takich dochodzeń finansowych śledczych znajdą Państwo w biografii Krzysztofa Fortepian. Zdanie zwycięstwa Petra Poroszenki, Michała Wojtowskiego i Zbigniewa Parafianowicza. Znajdą tam też może dla mnie bardzo ciekawe fragmenty dotyczące pochodzenia Poroszenki, jednak takiego regionu, który mało w Polsce myśliwie pogranicza ukraińsko-rumuńskiego, mołdawskiego, niezwykle wielokulturowego i tam przynajmniej też bohater 8 państw zaliczył w wieku, jeżeli dobrze pamiętam. Jest też chyba łatwiej zrozumieć, jak on patrzy na te trudne kwestie wschód, zachód, kwestie historyczne, bohaterów historycznych Ukraińców i rzeczywiście, że chyba on może zjednoczyć Ukrainę. Na takich hasłach właśnie wygrał najpierw wybory prezydenckie i na takich też hasłach budował kampanię parlamentarną i jego blok i na takich też założeniach ten blok był konstruowany z posłów wchodzących się z najróżniejszych regionów, najróżniejszego pochodzenia społecznego. W tym sensie faktycznie, jeżeli na czymś Poroszence zależało, to na tym, żeby zbudować siłę, która wreszcie będzie ustrachowała od podziału regionalnego. Michał Podlecki, Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz Gazety Prawnej i Państwa. Gość, bardzo Wam dziękuję. Dziękuję. Wszyscy będą pamiętać, jaka była Polska w naszych czasów. Ja nie wiem, ja też widzę, ale nie wiem, co się stało. Gdyby święty Mikołaj latał lotem, mógłby podróżować tam i Szukasz dobrego serwisu, który kompleksowo zadba zarówno o twojego Opla, jak i twój portfel? Z promocyjną ofertę autoryzowanych serwisów Opel Autorzolino. Wymiana pojazdów w samochodzie osobowym za 199 zł oraz promocyjne ceny na serwisie serwisów. To dobra okazja, aby twój Opel był w jeszcze lepszej formie. Autoryzowane serwisy Opel Autorzolino czekają na ciebie w Warszawie, Ząbkach i Piasecznie. Pamiętasz swoje ostatnie noworoczne postanowienia? Zacznę biegać. Schudnę. Będę lepiej zarabiać. Postanowienia. Nie będę siedzieć w pracy po godzinach. Niektóre postanowienia noworoczne ciągle można zrealizować. Wejdź na GoldenLife.pl i jeszcze w tym roku. Na GoldenLife.pl znajdziesz oferty pracy po podwieniu pracodawca oraz założone profile zawodowe, dzięki któremu znajdą cię rekruterzy. Rozmowa parlamentarna. GoldenLife.pl i zadbaj o swoją karierę jeszcze w tym roku. Dziś Państwa i moim gościem jest Joanna Kopcińska, Prawo i Sprawiedliwość, członek Komisji Śledczej do spraw Ambergold. Witam Pani Poseł serdecznie. Dobry, witam Pana, witam Państwa. Panie Poseł, zacznijmy od ostatniego posiedzenia świąteczne przeceny w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD, super niskich cenach. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Dowiedzieliśmy się,
tego, że najprawdopodobniej będzie trzeba poszerzyć listę świadków o prokuratorów, którzy pracowali w Departamencie Postępowania Przygotowawczego, prokuratorze generalnej. Dlaczego? Dlatego, że to też szczegółowo nie będę opowiadała, ale to do widzenia, ale faktycznie pismo maraton pisania listów Amnesty International, miało trafić do prokuratora Sereneta. Bezpośrednio do niego nigdy nie dotarło. Skierowane zostały wczoraj przez oczekiwanego świadka pana prokuratora Bezpośrednika, właśnie do wspomnianego przez Departamentu, nie zwłocznie, jak zeznał świadek. Natomiast pytałam pana prokuratora, dlaczego przez chyba 7 dni to pismo które zostało w Departamencie, nie zostało przekazane dalej. Jeżeli prokurator dekretuje i uważa, że przekazane to niezwłocznie, ocenia jego wadę. Natomiast Departament tego przekazał, trzyma pismo w sprawności seksualną. Z prokuratury rejonowej to pismo dociera do miesięcy, zachowują zdrową drogę, tak jak powinno przejść przez prokuratora operacyjną bliżej. Artystka wyjaśnia, że bada świat zamknięty w przedmiotach, które człowiek podrzucił, zostawił czy zniszczył. Wtedy, kiedy ten przedmiot jest naprawdę zobaczony i naprawdę opisany w swojej takiej poszczególności, w swojej jedyności, on wtedy może nabrać tego wymiaru symbolicznego. Zresztą to jest też po prostu zwyczajnie wciągające i zajmujące dla malarza, ponieważ ja siedzę na tym większości tych przedmiotów przez długie miesiące. Adona Mickiewicz zadebiutowała w latach 80. XX wieku. Inspiracje stanowią dla niej warsztat dawnych mistrzów. Analizując jego prace pochodzące z trzech ostatnich dekad, twórczość artystki będzie można oglądać w Bytomiu do 28 lutego przyszłego roku. Z Bytomia Grzegorz Koziak, to FM. Portret arystokratki Anetki Tyszkiewiczów, pędzla Józefa Grassiego możemy już oglądać na Zamku Królewskim w Warszawie w kolejnej edycji Galerii Jednego Obrazu. To prezentacja jednego wysokiej klasy dzieła z kolekcji polskich lub zagranicznych. Podczas pierwszej edycji pokazano dzieło Elegerego Ekstaza Świętego Franciszka ze zbioru Ludwika Diecezjalnego w Siedlce, a w następnym roku był to obraz Georges de la Tura, lichwiarza ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. Portret Tyszkiewiczówny przez całe dziesięciolecia uchodził za zniszczony, był znany tylko z reprodukcji. To jego pierwszy publiczny pokaz, bo do tej pory znajdował się tylko w rodzinnych zbiorach. Ponad 430 tysięcy euro za tyle został sprzedany rewolwer, z którego francuski poeta Paul Verlaine próbował zabić swego kochanka, poeta Artura Rimbaud. Wcześniej wartość broni szacowano na 50-60 tysięcy euro. Według przekazu do tragedii doszło 10 lipca 1873 roku o godzinie 14 w pokoju jednego z brukselskich hoteli. Znajdowali się w nim Verlaine, jego matka i Artur Rimbaud. Verlaine był pod wpływem alkoholu, wybuchu
zazdrości strzelił do swego młodszego 10 lat kochanka. Derambo został ranny, a Verlaine trafił na 2 lata do więzienia. Komisja ujawniła ich listy miłosne. Kolejne informacje na antenie Radia Tok FM o 16.40. Zapraszam. My mamy zaplanowane wstępnie 11 stycznia. Tej nocy na południu przybędzie najwięcej śniegu. W pozostałych regionach synoptycy zapowiadają deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach nocą od minus 4 stopni na północnym wschodzie do 0 w centrum i 4 stopni na wybrzeżu. Jutro w dzień od 0 do 3 stopni w większości regionów. Na zachodzie powinno być najpogodniej, a w pozostałych częściach kraju może padać. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Pytań mamy wiele. Odpowiedzi na wszystkie pytania jeszcze nie uzyskaliśmy, ale co najmniej zadziwiające jest, i to nie mówię o tym prokuratorze, którego pan wymienił w tej chwili, tylko po tych kilku przesłuchaniach. Agnieszka Lichnerowicz w studiu jest już doktor Piotr Podemski, italianista i amerykanista z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Prokuratorzy tak jak popełniają aż tyle. Już godzinę temu w weekend dwa ważne i ciekawe głosowania i druga powtórzona tura wyborów prezydenckich w Austrii, a drugie bardzo ciekawe głosowanie będzie miało miejsce we Włoszech. To będzie referendum, ale moim zdaniem ono jest ciekawe, dlatego że mam takie wrażenie, że nic i nikt w tej opowieści nie jest do końca tym, czym się wydaje. Najpierw powiedzmy, że referendum ma jakieś pytanie. Dotyczy ono procesu legislacyjnego, kompetencji Senatu, ale tak naprawdę nie o to chodzi. Tak, zdecydowanie. Powiedzmy tylko tak bardzo krótko, co jest na papierze, jakby mógł pan słuchaczom pomóc ocenić, jak ważne jest pytanie, które jest na papierze, czyli pytanie dotyczące procesu legislacyjnego, a jak bardzo chodzi o premiera Renziego. Pytanie jest bardzo skomplikowane, pytanie już w ten sposób mniej więcej. Czy zgadzasz się na reformę konstytucyjną uchwalaną przez Izbę Parlamentu w dniu takim i takim, zgodnie z artykułem TDITP, a tak naprawdę reforma konstytucyjna oznacza, też jest to napisane na kartce dość długie, jest to pytanie, przezwyczailiście przezwyciężenie tzw. bikameralizmu perfekto, czyli takiej sytuacji, w której obie Izby Parlamentu mają dokładnie takie same prawa. Według Renziego jego zwolenników to oznacza paraliż, blokowanie się wzajemne obu Izb Parlamentu. Już taka ustawa lata między obiema izbami. To jeszcze nie jest taki problem. Problem jest to, że ordynacji wyborczej w drugiej turze tej Izby nie mają różny skład. Dlatego, że różny sposób przeliczania głosów na miejsca w parlamencie. Jeśli więc mamy, weźmy sobie jedną Izbę, w której większa partia X, a drugiej partia Y, to się doskonale blokuje. Zdecydowanie blokada, powiedzmy, ma blokować i chce, aby parlament mógł działać bezcenie. Jego przeciwnicy mówią zaś, że jest to święta część uświęcona tradycją, część konstytucji. Postfaszystowska, możemy powiedzieć, że raczej antyfaszystowska, a kochaszystowska jest oczywiście wpisana wtedy przez naszych ojców założycieli, na przykład Degas Beriego, a Degas Beriego, że przemiana faszyzmu w Ameryce, który tak nas zabezpieczył przed dyktaturą, żeby właśnie faszyzm mniej więcej nie wrócił. A więc tego mechanizmu bezpieczeństwa nie wolno konstytucji usuwać. Tak mówią przeciwnicy. Jak bardzo będą się uważali w niedzielę kierować przy głosowaniu opinią w tej stanie, a ja bardzo zagłosuję za Renzim albo przeciwko Renzim. Tak, tutaj się precyzuje, dawano te analogie z premierem Cameronem. Wszyscy mówią właściwie obiegowo, że Renzi zrobił Cameron, zaryzykował, myślał, że wygra przed referendum, a to jest coraz bardziej skomplikowane. On powiedział, że poda się do dymisji, jeżeli przegra referendum. No właśnie, ale to nie Renzi chciał tego referendum. Izby uchwaliły zmiany konstytucyjne, ale na tyle niewielką większością, że przeciwnicy Renziego mieli prawo zarządzać referendum, więc to nie jest jego inicjatywa. Ale to, co on zrobił złego, że zrobił Cameron, czy może część błędu, czy może to jest to właśnie, że powiedział, ja kładę moją głowę na tacę. Jeżeli wygram referendum, będę dalej rządził w ucha. Jeśli nie wygram, czy pan jest przeciwko mnie, wtedy ja odejdę. Czy więc tak wierzył, że jego osobista popularność, też taka bezalternatywność, że nie ma kogoś innego, kto może przejąć władzę, sprawi, że przechodzi kolanem tę reformę konstytucyjną, która leżała na sercu. Ale okazało się, że w międzyczasie uruchomiły się tak potężne siły przeciwko niemu. I taki hajt na jego osobę wylał się w internecie i nawet też w wielu mediach drukowany czy elektroniczny, że właśnie okazało się, że jego osoba może pociągnąć za nogi do prokuratury. I prokurator referek
tej pomocy. Ciekawe jest to, że z jednej strony można powiedzieć, że Matoryns jest teraz tymi, tą skardzoną przez dużą część społeczeństwa elitą, establishmentem, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że on od samego początku walczy z tymi politykami zaciskania pasa, czyli powiedzmy był bardziej prosocjalny, zwrócony w kierunku do ludzi, czyli nie jest takim Cameronem do końca. W tym sensie jest bardziej tymi wszystkimi buntownikami, walczącymi z tymi politykami zaciskania pasa. To dlaczego ludzie mieliby go nie wiedzieć? Tak, tutaj mamy sytuację bardzo skomplikowaną. Przypomnę na dane łożytło ekonomiczne. Włochy w tej chwili, jak się mówi potocznie, idą na grecki scenariusz. Dług publiczny jest dramatyczny, jest to 38% PKB. Kilka lat temu to było 120%, więc tendencja jest ewidentnie wzrostowa. No i te Włochy idą na bankowy. Był taki premier Mario Monti, superekonomista, wyzywany właśnie Super Mario, który powiedział Włochom w oczy: trzeba reform, trzeba austerity, trzeba oszczędności. Musimy ten deficyt pokonać po to, żeby wyjść z wieloletniego długu publicznego. Ale to są dwie rzeczy. Jedna polityka oszczędzania, zaciskania pasa, a druga to jest kwestia reform. Tak, to właśnie Montiego wyborcy wysłali do domu. I oto Renzi wszedł do władzy. Renzi, który przede wszystkim jest osobą bardzo ambitną, która chce porządzić, chce zostawić swój ślad w historii Włoch. I on wydaje się uznał, że nawet jeśli Monti ma rację, to tego we Włoszech się nie pracuje. Trzeba właśnie dać ludziom poczucie tego, że jest z nimi, że jest po ich stronie. Z drugiej strony zobaczmy, no duża część jednak komentatorów zagranicznych uważa, że Renzi jest nadzieją, że jej otrwanie władzy może oznaczać właśnie tyle, że Włochy będą jednak ostrożni, ale proeuropejskie, że będą jakoś jak koncercie europejskie funkcjonowały, choć Renzi też nie szczędził gorzkich słów prezesa niemieckiego przywództwa, czy w ogóle polityki Unii. Bo powiedzmy, że w kwestii referendum w zasadzie przeciwko premierowi Renziemu są wszystkie liczące się partie. I wśród tych liczących partii, oprócz nieśmiertelnego Silvio Berlusconiego, jest taki pan jak Beppe Grillo. I z jednej strony on się wpisuje w tę falę, powiedzmy, antyestablishmentowego populizmu, no ale też on nie jest Marine Le Pen, on nie jest Donaldem Trumpem i nie jest Nigelem Farage'em. Zdecydowanie tutaj Beppe Grillo to drugi euro pięciu gwiazd, to w ogóle osobny ogromny naturalnie temat. Jest to ruch twórczo populistyczny, ale ruch, który można porównać do autobusu. Taka metafora się pojawiała u włoskich politologów. Czy autobus to pojazd, do którego wiele osób wsiada, otworzy stankę, a potem z nim w drodze wysiada, ten wyłączy i tylko to, że przez ten moment są w sumie razem w tej przestrzeni tego ruchu. Ale jest tam bardzo wielu różnych poglądów od skrajnej prawicy, oskarża się wręcz o faszyzm. Część zwanych Beppe Grillo do skrajnej lewackości. To tak jest i oczywiście takie też były korzenie Berlina właśnie do obalania jednostek włączy, to właśnie antyestablishmentowość. Europa nie będzie nam była w kaszę. Jak potrzeba, aby się tu ufranie nie będzie oddawało. Tyle. No to jest bardzo prosta recepta. Tu ufranie oddamy, dwóch się wyzeruje i od tej pory dwóch będą wolne. Używa się także retoryki bardzo mocno wojennej, okupacyjnej, ze swojego czasu też i stwierdzeniami, żeby się nic nie zmieniło od 80 lat, bo cały czas rozkazy przechodzą z Berlina, więc jesteśmy jakbyśmy byli w trakcie drugiej wojny światowej. I to bardzo oczywiście brutalne, ale jestem w Grecji też. Czas zdaje się zgrzeć. I jest właśnie konserwatywny Ale to jest bardzo ważne, żeby to nie było tak, że ktokolwiek
konstytucyjnego BIS pod osłoną nocy, działając pod presją kasu, co niezgodnie z konstytucją, prowadzi do Trybunału Konstytucyjnego swojego komisarza, ustawa wprowadzająca Ursulę Dziewczynko i ogłoszenie w dzienniku ustaw przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z lipca tego roku. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Paweł Adamowicz z osiądzi wyławie oskarżonych. Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie apelacyjnej orzekł, że sąd rejonowy popełnił błędy podczas procesu. Zdaniem sądu odwoławczego sprawa fałszywych oświadczeń majątkowych prezydenta Gdańska jest zbyt poważna, by ją umarzać. Apelację złożyła prokuratura, powiedział Mariusz Marciniak z Pomorskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Najważniejsze dla prokuratury jest to, że zostało uwzględnione, że stopień ustawy niebezpieczeństwa tych zarzucanych przez ten był na tyle znaczny, że sprawy tej nie miały warunków umorzyć. Należy przeprowadzić pełną, jawną, publiczną rozprawę i to pozwoli dopiero na wydanie wyroku w tej sprawie. Gdańska nie będzie komentował sprawy do czasu zakończenia procesu. Niedorzecznik Antoni Bawlak powiedział, że sprawa została upolityczniona. Że Włosi jednak bardzo mocno przeżywają na co dzień problem uchodźców. Miasta włoskie są pełne właśnie... 170 tysięcy w tym roku to jest znów rekord. Tak, ale chodzi też o to, że są to ludzie widoczni publicznie, tak na ulicach, placach Rzymu, miast północy i południa, chociaż południa przybywają, mamy duże grupy uchodźców. Włosi sami sobie z tym radzą, Włosi próbują tę sytuację opanować. Sprawa dotyczy oświadczeń majątkowych Pawła Adamowicza z lat 2010 i 2011. Prezydent Gdańska nie wpisał w nich wszystkich mieszkań i oszczędności. 15-letni chłopak z Torną usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci polskiego imigranta w Karelą na północy, zapyt od Londynu. 40-letni Polak został zaatakowany 27 sierpnia. Otrzymał cios w głowę, po czym upadł na ziemię. Zmarł w szpitalu dwa dni później. Początkowo istniały spekulacje, że policja zakwalifikuje ten czyn jako zbrodnię.